Nic, dziękuję za panu trenerowi, że pozwoli nam tak wygrać łatwo. Na początek bym chciał pozdrowić też Tomka. Trzymamy za niego kciuki, cała drużyna. Za naszego kapitana. Wierzę w to, że jeszcze dziś, chciałem powiedzieć dzisiaj, że jeszcze w tym roku na pewno spotkamy Tomka w parkingu. A jeżeli chodzi o mecz, no to no fajnie się prowadzi mecz z byłym kolegą z Grudziądza na luzie. Także wszystkim dziękuję zawodnikom, bo można powiedzieć, że no wszyscy pojechali dobrze, juniorzy przede wszystkim. Z tej czwórki wybrałem dwóch i mi się wydaje, że trafiłem w nich. Mu parę słów, że wszyscy wierzymy w jego powrót i trzymamy mocno kciuki jako cała drużyna. I liczymy na to, że po prostu wróci do nas, więc będzie wspierał. Z mojego występu jestem zadowolony. Oprócz wiadomo tej pierwszej wpadki, ta jedyneczka, która była niepotrzebna. Cała drużyna pojechała na bardzo wysokim poziomie. Cały czas się zgrywamy, dogrywamy z torem. Warunki są wyśmienite, aby więcej takich spotkań. Dzisiaj miałem chrapkę, powiem wam szczerze, mówię, fajne warunki torowe. Wszystko fajno, ale niestety no, zabrakło ci głównych aktorów do tego, żeby zrobić fajny wynik, ale myślę, że mecz mu się podobał, bo wiadomo, że były wyścigi, które na 5-1 przegraliśmy, które zadecydowało o naszej wysokiej porażce, ale były też i takie dobre momenty, kiedy Leo Madsen ścigał się i wyprzedzał na trasie, Oskar Polis też pozytywnie, Sebastian początek też ok, zakończył też, także myślę, że zabrakło, wiecie sami najlepiej, że zabrakło dzisiaj punktów Mateja Zagara. Nie wiem, może to zmęczenie po Grand Prix wczorajszym, ale zdecydowanie ten liczyłem na większy zdobycz punktów tego zawodnika. No, I don't have much to say, you know, it's a bad start and this is not what we came for and Po tym spotkaniu było ciężko, ale sezon jeszcze drugi, jeszcze wszystko się dużo często powiem.